Miasto przymierza się do rozbudowy szkoły podstawowej numer 4. Właśnie ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej. Ratusz oczekuje, że projekt powstanie do końca września bieżącego roku. Jest to tak naprawdę już druga próba podejścia do tego tematu, ponieważ w ubiegłym roku już taka inicjatywa była podjęta. Niestety projekt przedstawiony przez firmę, która na nasze zlecenie to realizowała, nie spełnił naszych oczekiwań. Rozwiązaliśmy umowę i ogłosiliśmy przetarg ponownie. Tym razem już konkretnie w przetargu zapisujemy, gdzie chcielibyśmy, żeby nowe skrzydło szkoły podstawowej numer 4 było umieszczone. Ma to mieć miejsce od strony północno-zachodniej całego kompleksu szkolnego. I oczywiście określamy, jaki chcemy, by ten budynek był. W zamyśle samorządu szkole przybędzie nowy budynek, finalnie połączony z obecną bryłą placówki. Scalić obie części ma łącznik. Budynek ma mieć 3 kondygnacje, mają się w nim znaleźć sale lekcyjne, dokładnie 10 sal lekcyjnych na około 300 uczniów. Oczywiście węzły sanitarne, oczywiście biblioteka i tego typu potrzebne pomieszczenia dla szkoły podstawowej. Oprócz tego ma się w nim znaleźć duża świetlica, czytelnia, szatnia i łazienki. Budynek wyposażony zostanie także w podjazd, w windę i łazienkę dla osób z niepełnosprawnością. Konieczność rozbudowy szkoły dla dzieci z tej części miasta nie budzi wątpliwości. Widzimy, że część południowa miasta, czyli obwód szkoły podstawowej numer 4, to ta część miasta, gdzie przybywa nam najwięcej mieszkań. Powstały tam w ostatnich latach 3 bardzo duże osiedla wielorodzinne i buduje się kolejne 4 osiedle, więc tych dzieci na pewno będzie w tej części miasta więcej. Dlatego też miasto musi reagować. Nie wiadomo jeszcze, kiedy ruszą prace budowlane, ale jak zapewnia Kamil Sznel, samorząd zwlekać nie będzie. I na pewno będzie ona realizowana w przyszłych latach, na pewno nie w tym roku. Nie ulega wątpliwości, że trzeba będzie się z tym spieszyć, bo tak jak wspomniałem, dzieci w południowej części miasta przybywa.